Cześć wszystkim, cześć Ciarosy. Właśnie Ciarosy, czyli ci, którzy oglądają już od dłuższego czasu albo już mnie kojarzą. Dajcie mi znać, jak wam się podoba moje nowe tło. Może nie jest jakieś nie wiadomo jak wybitne, ale myślałem, żeby spróbować czegoś nowego. Także dajcie mi znać, jak wam się podoba. A my przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka. Jak sam tytuł wskazuje, powiem wam dzisiaj, co zrobić, żeby ochłodzić kolor na ciemnych włosach. Zapraszam. Jeśli nie oglądaliście poprzednich odcinków, w których mówię, jak dbać o blond, co zrobić, czy fioletowy szampon działa, czy nie, bla bla bla, to u góry wam wyświetlą się linki. Możecie sobie kliknąć te linki u góry i tam są odcinki, które właśnie, w których są te blondy i inne różne rzeczy kolorystyczne. Nie przedłużając, pierwszy sposób, aby ochłodzić nasze ciemne włosy, a w zasadzie kolor tych włosów, to pójście do fryzjera. I co tego fryzjera możesz zrobić? Jeśli farbujesz włosy, to możesz poprosić go o to, żeby dał więcej chłodnego pigmentu albo tak dobrał farby, żeby ten kolor wyszedł zimny. Często nie jest to łatwe, bo jeśli nasze włosy mają w sobie naturalne czerwone pigmenty, których ogólnie nie widać gołym okiem, to ciężko uzyskać taki ciemny i zimny, naturalny kolor. Natomiast jest to możliwe, tylko trzeba to zrobić w sposób odpowiedni i umiejętny. Czyli farbowanie. Drugą rzeczą jest to, że na przykład byłaś zadowolona ze swojego fryzjera, ale chciałbyś teraz, albo chciałbyś chłodne kolory, a nie ciepłe. W takiej sytuacji możesz poprosić fryzjera o to, aby dobrał ci teraz chłodne pigmenty i przy odświeżaniu koloru, czyli jak już potem włosy tonujemy, czy odświeżamy kolor na długości, to stonować je na chłodno, na zimno. W sensie nie, że zimna temperatura, tylko zimne kolory. Wiecie o czym mówię? Mam nadzieję, że tak. Chyba nie pokręciłem. Raczej nie. No i to tak. No i teraz nasuwa się pytanie. Co zrobić, kiedy tych włosów nie farbuje? No to też możesz iść do fryzjera i poprosić o schłodzenie tonerem. Co to tonowanie włosów? Mówiłem w odcinku, który pojawi się tutaj. Nie jest to do końca farbowanie i nie narusza tak struktury twojego włosa, więc sprawdź sobie koniecznie. A co, jeśli nie chce iść do fryzjera, fryzjerki, stylisty, chce ochłodzić swoje włosy sama albo sam? Też jest na to sposób. Albo możesz użyć jakiejś takiej płukanki. Są naprawdę dostępne w Rossmanach różne płukanki, fioletowe, różowe, niebieskie i w ogóle. Tylko pamiętaj ostrożnie z tym. Parę kropli do wody z, nie wiem, jakiegoś garnka czy butli. Mieszasz to wszystko i myjesz głowę i już jak umyjesz głowę, spłuczasz odżywkę, odgniatasz włosy z wody, żeby nadmiar jej po prostu poszedł sobie tam do... No, jest, nie... Myjesz włosy szamponem, najlepiej dwa razy. Następnie kładziesz odżywkę, spłukujesz odżywkę. Potem wyciskasz włosy z nadmiaru wody i wtedy spłukujesz sobie włosy tą mieszanką przygotowaną z pigmentem z płukanki. No, tak. I spłukujesz to. I potem już wodą tego nie ruszasz. Znowu zgniatasz włosy z nadmiaru wody i wycierasz w ręcznik. Lepiej, żeby był ciemniejszy niż jaśniejszy. To powinno pomóc, ale to nie są jakieś rezultaty nie wiadomo jakie, bo to trzeba robić też w zasadzie co mycie, żeby to miało jakieś w ogóle działanie. Natomiast jest to polecane bardziej do włosów jasnych i blondów, natomiast spróbować nie zaszkodzi. Jeśli oglądacie moje filmy, to wiecie, że ja bardzo chwalę sobie szampon do włosów blond, czyli Fanole No Yellow. Jest to szampon fioletowy, w sensie no sam szampon jest w sobie fioletowy. Ma bardzo agresywne fioletowe pigmenty, dzięki czemu włosy blond z żółtych stają się białe, szare albo ładnie beżowe. I ten żółty odcień idzie... Nie ma go. I teraz też jest szampon Fanola No Orange i on jest specjalnie dedykowany do ciemnych włosów. I możecie nim umyć włosy. On ma w sobie też mocno takie niebieskawo-fioletowe pigmenty i wasze ciemne włosy, które są ciepłe, zneutralizują się do na pewno chłodniejszego odcienia. Może to nie będzie tak idealny, chłodny totalnie odcień, ale na pewno będzie znacznie chłodniejszy niż jest teraz. Czwarty punkt. W zasadzie może to wydać się bardzo błahe i takie... Chodzi o używanie filtrów do włosów. Nie wiem, czy wiecie, ale jest coś takiego jak filtr do włosów. Jest to w postaci najczęściej takiej mgiełki albo jakiegoś sprayu. I na przykład jak jesteście na... I na przykład jak wasze włosy są narażone na takie większe słońce, albo w ogóle słońce, to możecie używać tych filtrów. Ponieważ słońce nawet ciemne włosy delikatnie rozjaśnia, przez co chcąc, nie chcąc, nasze włosy dostają trochę takiego ciepła. Nie w sensie temperatury, tylko w sensie kolorystycznym.
i ten odcień jest taki cieplejszy. Więc jeśli będziecie używać tych różnych filtrów i takich, wiecie, UV, bla bla bla, co chroni włosy przed promieniami słonecznymi, to wasze włosy nie będą się rozjaśniać, a jednocześnie nie będą miały cieplejszych odcieni. Także to w zasadzie chyba wszystko, jeśli chodzi o to. Myślę, że nie pominąłem nic ważnego, najważniejsze rzeczy powiedziałem. Jeśli macie jakieś pytania natomiast do tego tematu, do tego filmu, to dajcie mi koniecznie znać w komentarzu. Wiecie, że zawsze staram się odpowiadać. Chyba, że komentarze są głupie, wtedy nie. Czasami ich z hejterami sobie popiszę, ale to bardzo rzadko, jak mi się naprawdę nudzi. A uwierzcie mi, nie mam nadmiaru czasu, tak jak właśnie ci hejterzy, których pozdrawiam. Oczywiście to żartem. Tak, moi drodzy, jeśli film wam się podobał, jeśli jakoś wam pomogłem, to kciuki w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, a przy subskrypcji kliknijcie dzwonek, żeby być na bieżąco z moimi filmami i materiałami, które wrzucam na YouTube'a. I nie zapomnijcie o moich social mediach, które wyświetlą się tutaj na dole. Także do zobaczenia za kilka dni w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!